jak jechati z kruglego, tym nie był taki asfalt do Czechów, a to nie trzeba skruczywać tam, ono jechati prosto na lunki. Ojciec rozkazał, ale ojca musi tam jeszcze, baćki rozkazywali. No, że to je село nazywało się Szyposze, pańszczyzniane było село. I tam oni żyli w obrębie toho jakby majątku toho pańskiego. No i pod koniec, że bardzo stali krasty toho pana zboże, bo hodowali husy, kury, to jak się ono i trzeba było zboża tomu, tym kurom i husom. To ta nareszcie każe pani dla swojego człowieka, żeb ich wywiózł stól dalej od toho, od majątku, bo każe okradają nas. No i to jak to była pańszczyzna, to toj pan gdzieś tam w lesy zachodził derwa i ti wożaki pojechali, przywiezli derwa i tu wywiesili sюди, gdzie o teraz nasze село. Postawił 5 chaty podwójnych, bliźniaków jakby, a jedną pojedynczą, to jakby dla Soltusa, czy tam jak kiedyś nazywał się, za caraszcze. No i nadelił ziemię każdemu po uczastkowi, czyli 10 uczastki. A on gospodar to był jakby kawalier jeszcze, służył w soldatach, 25 lat służył. I na jego nadelili tą ziemię, uczastok. To on jak wrócił się z toho, z tych soldatów, że był wiadomo, kolki jemu, koło 50 lat było, no, bo jak poszedł 20, a 25 to 45 lat było. To on nie schodził tej ziemi. Jemu nadelili 3 rubli w złotowi miesięcznie. I on zrobił się ziemi, to tą ziemię, co gdzie mieli podjęty, podzielili do każdego uczastka takie dodatki, no, do tycho. I tak i żyli. Ale do pana się równo chodzili na robotu. Jak to kiedyś kazali, że 8 godzin czy 10 godzin dziennie robili, a wże poza godzinami sobie tam takie mieli kusoczki tej. Te nazwiska były inaczej, a teraz jak na przykład Toloczko, Toloczki u nas, to niby Ostapczuki ich było nazwisko. Wtedy drugi odyka i ono Piuki, Tomczuki było nazwisko. Nikita Ignatowicz Ostapczuk. Jeszcze jego krzyż odyka je, bo postawił taki kamienny krzyż i ogrodili się, ale posle on ożenił się toj Ostapczuk. To z Moskwy ci wziął babu takую, i jeszcze syn był, oto że syn postawił to krzyża po jomu, jak był numer. No ale ta droga to idzie, ona jeszcze przez ten rów, przez to wsio poprzek przyszła aż daleko, do lesa. O, to tam łatwo dojechać.